Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Dawid, dwa weekendy za nami. Czy to miejsce w dziesiątce to taka nagroda za cierpliwość, wytrwałość przez ten czas? Można tak powiedzieć, ale też wydaje mi się, że tutaj była ta konsekwentna praca ze skoku na skok. Dzisiaj troszeczkę znowu lepiej. Kolejny jakiś kroczek naprzód w tym co robię. I ten skok w pierwszej serii, mimo że jeszcze z błędami, ale lepszy po prostu od tego, co pokazywałem wcześniej. Coraz bliżej jest temu do tego, co pokazywałem na ostatnich zgrupowaniach. Więc cieszę się, że to mi pozwoliło być dzisiaj w dziesiątce czołowej. Oczywiście mam też świadomość tego, jak ten konkurs wyglądał, że było zamieszanie, wiało jak chciało. No ale tym bardziej cieszę się, że sobie w tych warunkach poradziłem. Niedziela w Lillehammer i sobota wrócę ze chwiałą pewnością siebie, czy ty masz jasną wizję i wiesz, co robić, tylko trzeba to zrobić? Znaczy ja mam jasną wizję, co trzeba zrobić, tylko staram się też do tego podejść takimi małymi kroczkami, bo mam doświadczenia z poprzedniego sezonu, gdzie próba przeskoczenia czegoś i zrobienia dwóch kroków naraz. No wiemy, jak się kończyła, więc wolę to zrobić na spokojnie, na pewno nie chcę się napalać, tylko konsekwentnie robić swoje ze skoku na skok i z weekendu na weekend. Pytamy o warunki, kiedy nie idzie, to zapytam, kiedy poszło. Było trochę szczęścia, czy po prostu było ok w twoim skoku? Na pewno było ok. Myślę, że też o pewnej dozie szczęścia mogę powiedzieć w porównaniu do innych zawodników, bo byli tacy, którzy naprawdę nie trafili i kończyło się to bardzo krótkimi skokami. No w moim przypadku było to, że w sumie mieliśmy w okolicy mojego numeru mieliśmy tą o tyle dobrą sytuację, że jechaliśmy jeszcze z niższej belki. Było troszeczkę tam wiatru pod narty, więc to jest zawsze korzystniejsza opcja niż kiedy ten wiatr się zmienia. Są trochę gorsze warunki, trzeba tą belkę podnosić do góry. No ale mimo wszystko, no jakie by warunki nie były, no to trzeba swoje zrobić i tutaj to, że zrobiłem to ciutkę lepiej niż wczoraj, to jest coś, co mi gdzieś tam taki delikatny uśmiech na twarz przywołuje. Marznący deszcz jest niebezpieczny na drodze, a dla skoczków na rozbiegu, bo była teoria, że to też stwarzało problemy gdzieś tam. Znaczy w pierwszej serii to też było dość wyraźnie widać po prędkościach, że tutaj tak jak i na drodze, jak zaczyna marznące padać, to się zwalnia. I tutaj rzeczywiście zaczął ten tor zwalniać, bo byli zawodnicy, którzy z dwóch rozbiegów wyżej jechali mniej więcej to samo, co my. No te drobinki wody, one się po prostu momentalnie kleją, zamarzają w tych torach i robi się taka delikatna tarka, która może nie tyle trzyma, ale tak tempo po prostu po tym jedzie. Wisła, Dom, Polska. Jaka jest to nowa skocznia? Bo naprawdę dużo tam trenowaliście teraz. Ale ja i dalej sentymentalnie nie lubię, więc jest, ale jest ok. No, na pewno zrobiła się bardziej do lubienia, bo jest tam dużo więcej spadu, można lecieć i da się tam daleko latać, więc to jest fajne. No i poza tym myślę, że będziemy mieli komplet polskich kibiców na trybunach. Zawsze fajnie poczuć tą atmosferę i to jest coś, co nas buduje na duchu, kiedy ci kibice są i widzimy, że nas wspierają. Dziękuję i gratuluję. Dzięki, do zobaczenia.